Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszymi dziewczynami Willow i Lilith. Dzisiaj Willow sobie idzie wykopać skałkę właśnie. Zaraz wykopię sobie żabkę. Szafir zdobyłaś, dobra. Właśnie te nasiona, kurde, ja o tych nasionach zapomniałam. Więc hono tu. Otworzymy tą paczkę. Bo ty jeszcze masz tak, tu smoczy owoc, to nas nie interesuje, bo ty miałaś... Aha, tu jest mandragora i korzeń kozłka, okej, no to dawaj tu mandragorę. Tu ten korzeń. No dobra, niech tak będzie. Zasiej. Nie wiem, czy to tak zrobić, czy to samo się zrobi. Pasiasta, żaba liściasta. Zobaczymy, czy z tego, co ona tam ma, można coś nowego upichcić. Przygotuj eliksir. Niestety nie. Dobra. To myślę, że pojedziemy sobie do tego. Do Krainy Magii. I tam sobie pójdziemy do sklepu. Może coś nowego będzie. A, i ona ma dwa punkty do rozpracowania, czy tam rozdania. I teraz tak, ty masz to. Czyli tak, spadek napięcia. Czarowanie powoduje teraz znacznie mniejsze naładowanie energią. I to nam się przyda. I teraz coś stąd może. To i to nas nie interesuje. A to? Siódmy zmysł. Badania, eksperymenty i czytanie ksiąg przebiegają znacznie szybciej. Czarujące towarzystwo. Od bloku interakcje magiczne do nawiązywania z innymi czarodziejami, które zmienią ci nieco doświadczenia magicznego. Myślę, że tak, że to jest spoko. Także robimy sobie w ten sposób. Jesteśmy. Ogólnie to dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. Także fajnie. Rozwijaj umiejętności, charyzma. Myślałam, że będzie tu coś o magii, ale nie. Przenieś tu. A gdzie ty lecisz? To chodź tutaj, eksperymentuj na przykład. A ty, moja droga? A właśnie, słuchajcie, bo ona ma ten eliksir wymiotów. Przychylności losu. Dobra, to możemy tak, dać tej eliksir przychylności losu, bo on... znajdowanie pomocnych obiektów, to nie za bardzo, a chociaż... Chociaż możemy spróbować, bo chciałam, żeby ona wypiła eliksir przychylności losu. Co wy tu robicie? Magiczny pojedynek, same z siebie, tak? No zobaczymy, kto wygra. To jest chyba Kassandra, no. Patrzcie, jak spadają z tych miotów. Tylko szkoda, że się nie przebrałaś. Zobaczymy, kto wygra. Bo ty masz chyba właśnie do wygrania, tak. Ej, przegrała. No cześć, Kassandra. Dobrze ci poszło. Rozmawiaj o ryzyku przeciążenia. Patrzcie. Rozmawiaj o incydentach z eliksirami. Entuzjazmuj się magią. Ej, fajnie, fajnie. Bo to jest chyba dzięki tej opcji do wykupienia za punkty. Hej, podczas sprzątania domu wpadło mi w ręce pudełko okazów kolekcjonerskich. Myślę, że mogą ci się do czegoś przydać. Patrzcie, no. I teraz tak, magia. Daj eliksir i chcę jej dać ten eliksir wymiotów. I potem magiczny, może wyzwij na wyzwanie pojedynku o wiedzę. Masz, wypij ten eliksir, dobrze ci zrobi. Hehehe. Patrzcie, wypiła. Ej, nie, 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 nie. No właśnie. Patrzcie, jakie ujęcie. Jaka mina. No jest trochę przeładowana, ale... czarowanie działa nieco silniej, ale szanse na jego powodzenie odrobinę maleją. Willow odkryła nowe zaklęcie, powielenie. Zobaczymy, o co chodzi. Powielenie. Z jednego małego obiektu zrób kilka. Wypróbujemy na pewno. Pogadaj z tym jeszcze tutaj. Magia, poproś o naukę przypisu na eliksir. Ej, no i znowu przegrałaś, no wiesz ty co? Kurde, no. Dobra, to może pójdziemy do naszego koleżki tego tu. Rozmawiaj o ryzyku przeciążenia. Willow nauczyła się receptury nowego eliksiru. Eliksir powabnej aury. Okej, okay, czyli jakiś tam flirciarski pewnie. Ale patrzcie, ona już awansowała. Nawet nic się nie zrobiło. Chyba no tak, bo ona nie miała punktów do rozdania. 3 z 5, okej. Okay. 10 różnych eliksirów. Co ja tu chciałam? Aha, rozdać jej te punkty. Patrzcie, już kolejny poziom się nam odblokował.
Dodatkowe wzbogacenie. Eliksiry przygotowane przez te Simkę są wyjątkowo smaczne, a po ich spożyciu ujawnia się dodatkowe działanie. Okej. A tu coś możemy? Siódmy zmysł. Badania, eksperymenty. A to mistrzostwo złośliwości. To nie chyba. A to okiełzne i nieokiełznane. Myślę, że weźmiemy sobie to. Siódmy zmysł. Okej. Dobra. Mogłabyś sobie wypić eliksir. Wypij eliksir. Wielkich potrzeb. A jakie ty masz jeszcze eliksiry w ogóle? Może chowańca sobie ten uaktywnimy. Właśnie, miałam w ostatnim odcinku pokazać wam te chowańce, ale odcinek trochę wyszedł za długi, więc już nie chciałam tego robić. Więc sobie weźmiemy, nie wiem, iskrę na przykład, zobaczymy. O, jaka fajna. Urocza. Ej, eliksir na ciebie nie zadziałał. Wypij eliksir wielkich potrzeb. A ty co, moja droga? Aha, ty będziesz teraz gadała. Dobra, ten chyba eliksir podziała. Tak. Jeszcze zobaczymy, jakie ty masz. Magicznej aury. Eliksir emocjonalnej stabilności to nie. Przychylności losu, wielkich potrzeb, powabnej aury. Sprawia, że otoczenie jest bardziej podatne na romantyczne rozmowy z tym, kto go wypije. No w sumie, no nie wiem, to jakoś mi nie jest potrzebne za bardzo. Co ty tu masz jeszcze? 10 różnych eliksirów. Dobra, to idziemy po prostu eksperymentować. Teraz eksperymentowanie nam będzie szło szybciej. Tylko czemu ty nie możesz eksperymentować? Może, nie wiem, może na górę pójdziemy zobaczyć? Nie się dało? Tak. To tak sobie pogadamy, bo tu właśnie ta magia się jej napełnia. Więc spoko. No i można ją wyzwać na pojedynek? Może zaklęcie jej damy, jakieś porażenie albo furię, może dezorientację. Może chłodek jej zrobimy w sumie, bo chłodka jeszcze nie robiliśmy. O! O kurde! Patrzcie, zamroziła się. A teraz jak zrobimy tak właśnie, chciałam zrobić. O nie, ona się sama zapaliła. No pięknie. Jeszcze raz spróbuj. Dobra, przestań. Pali, pali, pali. Ogień, wykrzyknik. Znowu żeś się zapaliła? No nie. Czy tu jest jakiś prysznic? Na dole chyba coś było, ale czy prysznic tam był, czy... Tak, jest prysznic. Gdybyś w sumie mogła swojego chowańca też przywołać. Magia, chowańce, przyzwij chowańca. Sprzątanie to zawsze dobry pomysł. Dodatkowo dzięki niemu Lilith właśnie znalazła coś w róży odpływowej. Pstrąg, no widzicie? Ale ona przecież nawet nie sprzątała. Ona teraz będzie przyzywała chowańca. Może niszczy lota? To jest ten smok. Patrzcie, jaki smoczek fajny. No, cześć. Dobra. No nie wiem, co tu teraz zrobić, bo ona... Ona, kurczę, jest przeładowana trochę. Ćwicz magię. O, rozładowanie. Właśnie, o to mi chodziło. Patrzcie, i teraz jej to zniknie na dół. Widzicie? I może sobie dalej czarować i pójść się pojedynkować. Patrzcie, tutaj ta się wywaliła. Dobra, weź przyjazne powitanie zrób. Ona też jest pod wpływem tej klątwy i teraz będzie... Wygrać będzie o wiele trudniej, nie? Niestety. O, wygrała. Willow odkryła receptory nowego eliksiru, wymazujące bonusy. Okej. Okay. Nowy eliksir? Nieźle, wypróbujmy go. Nie, nie będziemy go próbować, bo to jest bez sensu. Znowu dziewczyny walczą na arenie, a ta zaraz awansuje i będzie adeptką. Fajnie. Znowu będą jakieś punkty do rozdania. Proszę cię, wygraj to! No i przegrała, kurde. No, ale jest adeptką czarodziejstwa. Musi jeszcze jeden pojedynek wygrać. I teraz rozdamy punkciki. Patrzcie, jeszcze dwa poziomy zostały. Tak, ty robisz to, więc tak, tutaj spadek napięcia, dobra. Czary na odległość. Pozwala rzucać czary na odległość bez konieczności zbliżania się do celu. Pozostali Simowie nie wiedzą, kto rzucił na nich czar, więc ich zachowanie wobec ciebie się nie zmienia. No takie seto jest w sumie. Perfekcja w praktyce. W przypadku czarodziejów z neutralnym poziomem naładowania magią praktyczne
Eliksiry i zaklęcia zawsze działają. W przypadku czardziejów naładowanych i przeciążonych poziomach naładowania zmniejsza się prawdopodobieństwo niepowodzenia, Boże. No nie wiem, kurczę, co tu wybrać. No to będziemy musiały. No i na razie chyba tyle. Tutaj Willow szuka ksiąg, może coś fajnego znajdzie. O, zdjęcie klątwy jest! Będzie mogła zdjąć sobie klątwę, patrzcie. Magia. Zdjęcie klątwy. Willow znajduje chowańca, kula chowańca, mgłak. O. Ej, chyba... O nie! Nie wyszło jej! Klątwa niezmywalnego smrodu. Przez cały czas otacza cię woń najbardziej śmierdzącego potu z siłowni. Wzięcie prysznica w ogóle nie pomaga. O nie. O nie. Dobra, daj siostrze eliksir może. Magia, daj eliksir wielkich potrzeb. Chciałabym tego chowańca zobaczyć w sumie. Stwórz więź z chowańcem. I teraz więcej opcji. A nie. Magia, chowańce. Przyzwij chowańca. O, jaki fajny. Śmieszny taki trochę. Willow odkryła recepturę nowego eliksiru. Eliksir młodości. No proszę. Tu chciałam kupić coś, ale tu nic takiego nowego nie ma. Kurczę, no szkoda. No dobra. To leć z powrotem do siostry. Tutaj oczywiście znowu proszę o to, żeby się nauczyła eliksiru. Mistrzowskich obelg, okej. Okay. I co, już mamy zatrybione? Tak. Okej, okay. Nowy eliksir, nieźle, wypróbujmy go. Spoko. A coś jeszcze tu możesz? Poproś o trening magiczny. Daj eliksir magicznej aury na przykład. Zobaczymy, czy to coś daje, działa. No i co, daliśmy ten eliksir i co? No i sobie na świeci. Ej, patrzcie, jaki syf tutaj w ogóle. Magia, czystość. Spróbuj. Patrzcie, i zniknęło. Super. Dobra, wylądowaliśmy na arenie pojedynków. Słuchajcie, czekamy tutaj na tego ziomeczka. Magiczny pojedynek. O wiedzę tym razem. Tym razem jest zawsze prawie daje o wiedzę. No i zobaczymy, może udaje się wygrać. Chociaż wątpię, bo jest pod wpływem dwóch klątw aż. I teraz wróciła i będą walczyć tutaj na dole. Bez sensu. Kurde, i znowu przegra, no. Lilith odkryła nowe zaklęcie marionetka, bo kazała mi ćwiczyć nieokiełznaną magię. Wiedza jest wieczna i stanowi najwspanialszy skarb. Wiem to z doświadczenia. Słusznie, że uczysz się nowych zaklęć. Patrzcie, a Lilith już umie czarować bez dotykania tej łyżki wielkiej. Koruszczką sobie robi. Bardzo mi się to podoba w sumie. Fajnie. Dobra, jak skończysz eksperymentować, to tutaj zrobimy magia czystość. Lilith odkryła nowe zaklęcie, nekrowezwanie, super. Lilith, znasz wszystkie zaklęcia aktualnej rangi. Dobra, to teraz będziemy sobie ćwiczyć tą złośliwą, nie? Willow odkryła nowe zaklęcie, teleport. Imponująco nie przestajesz pogłębiać wiedzy dotyczącej zaklęć. I mamy Willow, jest mistrzynią czarodziejstwa już. A, bo potem będziesz wirtuoską. I masz znowu dwa punkty do rozdania. Mhm. Teraz tu nowe. Mistrzostwo mikstur. Przygotowanie działającego eliksiru spowoduje, że w kotle pojawi się jego dodatkowa porcja. No, słabo, bo w sumie i tak już cztery porcje są, jak się gotuje eliksir, więc bez sensu trochę. No, ale dobra, niech będzie, bo chcę to wszystko mieć. Tutaj ciekła moc. Działanie wszystkich eliksirów jest wzmocnione i lub bardziej długotrwałe. Simko może teraz rzucić klątwę na eliksiru, która sprawia, że nigdy nie będą skuteczne. A tu? Talent mentorski zwiększa powodzenie towarzyskie i tempo nabywania umiejętności podczas szkolenia innych czarodziejów i eksperymentowania z nimi. A tu? Magiczna promocja. Twoja Simka dostaje 50% zniżki na wszystkie zakupy na targu w Krainie Magii. To bez sensu. Dobra, myślę, że zrobimy to. Lilith odkryła nowe zaklęcie rabuś. Złośliwa magia. Furia, rabuś. Poświęć coś, co nie należy do ciebie. Ale co na przykład? Magia, zaklęcia, rabuś. Ale fajnie. Lili została przełapana, ale i tak zdołała zrabować obaj. Znajduje się od razu wyposażenie jej rodziny. To nieźle. Lili odkryła nowe zaklęcie naprawa, bo poprosiłam o
o tego mędrca złośliwości, o to, żeby nas nauczyła czegoś. Czy ty tu możesz go poprosić? Praktyczna magia. Ale ty nie miałeś praktycznej się uczyć, ty miałeś się zapytać tej złośliwej. Hello. O, poproś o naukę złośliwej magii. Co ty byś jeszcze mogła tu sobie wypić? Przychylność losu, emocjonalnej stabilności, to na razie nam nie jest potrzebne. Powabnej aury. No to to też w sumie nie jest nam potrzebne. Mistrzowskich obek. Eliksir, który odblokowuje moc animozji. Jestem ciekawa, co to jest. Jakość normalna, dobra. Może zadziała? Aha, czyli będzie zła po prostu, tak? To poczekajcie, zobaczymy, jak to działa na innych simach. Tutaj jest jakiś. Albo nie, weźmiemy na tej. No to weź przyjazne powitanie na razie. Eliksir mistrzowskich obelg. Willow nie przyjmuje się reputacją bycia najbardziej znienawidzoną simką w mieście. Niech sobie mówią. Okej, okay. Zobaczymy. Użyj mocy mistrzowskich obelg. Zobaczymy. Boże. Ej, zobaczcie. Moja mama miała rację. Już dawno powinnam była zerwać z naszą znajomość. Okej. Okay. To może teraz... magiczny pojedynek. Zaciekły. Patrzcie, jak ją tutaj trafia, kurde. No proszę. Spięta. Przeciążenie, naładowanie magią, przeciążenie... Ale wygrałaś. Przeciążenie, moc magii jest jeszcze silniejsza, szanse na powiedzenie czarów maleją, a podobność na klątwy rośnie. Jak w klatce. No dobrze, ale wygrałaś, to cieszmy się wszyscy razem. Gromadzenie naładowania. Zobaczymy, o co w tym chodzi. Ale to chyba będzie, że ona będzie miała tutaj na maksa podniesione. No, zobaczcie. I co teraz? Przeładowanie magią. Bez sensu. Jezu. Biedaczka. Czy można coś z tym zrobić? Zaklęcia, czystość, zawsze się teleportuj. To weź czystość sobie zrób. No wiem, że jesteś brudna, zaraz będziesz czysta. Taka osmolona twarz. No i pięknie. Chowańce, może przyzwiemy sobie innego chowańca. Może Sówkę. O, jaka fajna. Pasuje do ciebie. Dobra, eksperymentuj. A ty co tam robisz? Przeglądaj książki, serio. Weź tutaj może jeszcze z tą zagadaj. Lid odkryła nowe zaklęcie. Żałość. Nowe zaklęcia są super. No super, super, tylko ja bym chciała się nauczyć zaklęcia na zdjęcie... A nie, no ty masz to zaklęcie, tylko że kurczę. Czekajcie, magia, zdjęcie klątwy. No, bo eliksir jeszcze jest zdjęcia klątwy. To dobrze by było ten eliksir ogarnąć. Jeszcze bym chciała zagadać do tego blondaska tutaj. Willow odkryła recepturę. O, eliksir oczyszczenia z klątw. Super. To zaraz jej damy eliksir. W końcu, słuchajcie, Willow odkryła eliksir na oczyszczenie ze wszystkich klątw i teraz idzie do siostry. Zobaczcie, jaka zadowolona. Teraz ją ze wszystkich klątw oczyści. I Lilith będzie mogła sobie dalej czarować i w ogóle. Lilith czuje, jak jej ciało ogarnia potężna magiczna siła, która kiedy opuszcza je wszystkie negatywne energie. Pozbyła się wszystkich klątw, yuppie, i już nic tu nie mamy. Super. Jak ty się czujesz? Okej. Okay. Możesz jeszcze jej dać eliksir jeden? Magia. Może czysto się jej zrobimy. I damy eliksir jeszcze. Daj eliksir wielkich potrzeb. Willow nauczyła się eliksiru wymuszenia przyjaźni. Subcio. Coś jeszcze się nauczysz? Rakieta! O, tego to ja nie wiedziałam. Praktyczna magia. Ciekawe, gdzie to będzie. Teleport. Powielenie. Rakieta. Wróć do krainy magii. Bez sensu. No dobra, no. Jak jest, to jest. Zapytaj go, jak minął dzień. Możesz sobie wypić eliksir. Magia. Wypij eliksir. No i tak naprawdę można jechać cały czas na tych eliksirach i nic nie jeść, nie spać, nie pić i w ogóle. Szukaj sobie ksiąg. Willow odkryła kolejny eliksir. Eteryczne oczarowanie. A Lilith walczy. No i przegrała.
To weź jeszcze przyjacielski pojedynek. Logiczny, przyjacielski. Z seniorką, kurde, przegrała, nie? A ta ciągle znajduje w kotle jakieś pieniądze i inne rzeczy. Wygrała! Zobaczcie. No to moi drodzy, na tą chwilę będziemy się z wami żegnać. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!